Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dobrze jest widzieć tyle osób. Wiecie, tak zanim zacznę mówić, to zawsze lubię popatrzeć na ludzi. I wiecie, Bóg robi dokładnie to samo z nami. On dla każdego, dla Niego każdy z was tutaj na tym miejscu jest bardzo ważny. On zna każdego z was po imieniu. Nie ma na tym miejscu dzisiaj serca, które byłoby dla Niego obojętne. Bo taki jest Bóg. On jest dobry, miłujący, jest Bogiem życia, Bogiem nadziei, Bogiem łaski, Bogiem uwolnienia. A to wszystko pokazuje nam krzyż. Jezus jest cudowny. Wiecie, specjalnie dzisiaj założyłem taką różową koszulkę. Ktoś mógłby powiedzieć, facet w różowej koszulce, dziwna sprawa. Ale wiecie, kiedyś widziałem świat bardzo czarno-biało. I świat dla mnie nie miał żadnych kolorów. I dzisiaj cieszę się, że mogę założyć koszulkę, która jest kolorowa i która ma na sobie żywe rośliny. Wiecie? Dlatego, że żywe rośliny wyrastają z obfitej gleby. A tą obfitą glebą jest Jezus Chrystus. Tą obfitą glebą jest Bóg, który kocha ponad wszystko każdego z nas i dla którego ma niesamowite rzeczy, dla którego ma przyszłość. Może siedzicie teraz, może pojawia się w waszych głowach, w waszych sercach taka myśl, dla mnie ma przyszłość, nie, dla mnie już nie ma nadziei. Nie ma nadziei dla mnie, ale chcę ci powiedzieć, że skoro tu dzisiaj jesteś, to jest dla ciebie cała kupa nadziei. Dlatego, że Bóg jest zainteresowany twoim życiem, który wszystko może. Wiecie, jak miałem 16 lat, zacząłem się zmagać z różnymi problemami psychicznymi. Miałem depresję i przyszedł taki moment, kiedy podjąłem decyzję, że chcę skończyć ze swoim życiem. I postanowiłem skończyć ze swoim życiem. Przeciąłem sobie żyły, o świcie znalazł mnie brat i cudem lekarze mnie odratowali. Miałem 16 lat. Potem, kiedy się to wszystko skończyło, wyszedłem ze szpitala. Wiecie, nie miałem jakiejś nadziei w swoim sercu. Zacząłem brać narkotyki. Po długim czasie brania narkotyków, wyjechania za granicę, bo sobie powiedziałem, jak wyjadę do Niemiec, to tam się moje życie zmieni. Wszystko, wyjdę z tego całego bagna, z tego całego brudu, z tego wszystkiego, co mnie teraz otacza i rozpocznę nowe życie. Wyjechałem do Niemiec. Było kilka miesięcy fajnie, miałem pracę, miałem kolegów i oczywiście na mojej drodze pojawili się ludzie, którzy zaproponowali mi mocniejsze narkotyki. I stwierdziłem, czemu nie? Przecież życie jest po to, żeby się bawić. Nie będę go marnował na jakąś tam tylko robotę, wiecie, dom, robota. I tak to zaczęło się dalej kręcić. Straciłem pracę, straciłem mieszkanie, wylądowałem na ulicy, wylądowałem w więzieniu. Jak byłem pierwszy raz w więzieniu, to powiedziałem pani sędzinie, że ja już się zmieniam. Ja już podzwoniłem po terapiach, ja już idę na terapię. Także wszystko się zmieni. I wiecie, sędzina mi uwierzyła i mnie wypuściła na wolność. Półtorej miesiąca potrzebowałem, żeby tam znowu wylądować. Ale kiedy tam znowu wylądowałem, powiedziałem mojemu prawnikowi tak, zrób wszystko, żebym nie wyszedł z więzienia. Wiecie, ważyłem 60 kilo wtedy. Byłem wrakiem człowieka. I nie miałem nadziei w swoim sercu. I powiedziałem, zrób wszystko, żebym stąd nie wyszedł. Załatw mi jakąś terapię w więzieniu, cokolwiek, ale zrób, żebym stąd nie wyszedł, bo jak stąd wyjdę, to już nie wrócę. Ni donikąd, bo będę po prostu nieżywy. I wiecie, tak to trwało. W tym więzieniu siedziałem 3 lata, potem poszedłem na zamkniętą terapię. I tak to wszystko trwało latami, latami. Nas na mojej drodze Bóg postawił i księdza katolickiego, i księdza ewangelickiego, którzy gdzieś tam zasiewali pomału takie ziarenka w moim sercu, że jest nadzieja nawet i dla mnie. Potem poszedłem na terapię, jakoś to moje życie zaczęło się układać i tam na tej terapii zawsze mówili taką rzecz. Słuchaj, cokolwiek by się nie działo, musisz uważać. To już jest taki, po prostu takie skaleczenie w twoim umyśle, w twoim sercu, które będziesz nosił do końca swojego życia. I zawsze musisz uważać. Uczyli nas tam przeróżnych mechanizmów, jak zapobiegać temu, żeby wpaść znowu w nauk, żeby wrócić do tego całego bagna. I wiecie, wyszedłem na wolność. Potem spotkałem swoją kochaną żonę, z którą właściwie zeszliśmy się po wielu, wielu latach. Tutaj siedzi owoc naszej miłości. 7-latka. I wiecie, dzisiaj patrząc z Danią, mogę powiedzieć, cieszę się, że jestem ojcem, że jestem mężem, że jestem synem Boga. I wiecie, kiedy wróciliśmy do Polski, bo właśnie ten mały ponczuś pojawił się w brzuchu mojej żony, postanowiliśmy wrócić do Polski. I tam spotkałem człowieka,
który mi zaczął głosić Ewangelię, który przyprowadził mnie na grupę biblijną. I wiecie, co zobaczyłem pierwszy raz? A miałem w sercu już od pewnego czasu tam w Niemczech taką modlitwę. Mówię, Boże, jeżeli Ty naprawdę jesteś, jeżeli jesteś tym wielkim Bogiem, o którym wszyscy mówią, że stworzyłeś to wszystko, co jest wokół mnie, to daj mi miejsce, w którym ja zobaczę ludzi, którzy Cię kochają. Daj mi miejsce, w którym ja zobaczę, że Ty jesteś żywy, że Ty naprawdę troszczysz się o człowieka. Wiecie, i wtedy to zobaczyłem w tych ludziach, którzy siedzieli nad Biblią, którzy opowiadali świadectwa, którzy mówili o tym, że Jezus jest żywy, że Jezus jest zainteresowany moim życiem. I wiecie, poszedłem na nabożeństwo i to był dla mnie szok, co tam przeżyłem. Uwielbienie, każda pieśń. To było tak, jakby Jezus mówił prosto do mojego serca, ja umarłem za Ciebie. Ja jestem Twoją nadzieją, przyjdź dzisiaj do mnie, wyznaj swoje grzechy, a dam Ci uwolnienie. Dam Ci prawdziwe życie pełne obfitości i radości i dziękczynienia. I wiecie, padłem wtedy na kolana, zalałem się łzami i wyznawałem Bogu. Przepraszałem Go za każde złe, za każdą złą rzecz, którą zrobiłem. I czułem, jak po prostu ta krew Jezusa obmywa moje serce. Czułem, jak to wszystko zaczyna ze mnie schodzić. Wiecie, jak przychodzi łaska, jak schodzi cały ten ciężar z moich barków i pleców. Potem było słowo, które było głoszone prosto do mojego serca. I od tej pory powiedziałem, Jezu, będę szedł za Tobą. Wiecie, nie ma niczego lepszego, jak iść za Jezusem. Na Nim się nigdy nie zawiedziesz. To jest przyjaciel, który Cię nigdy nie zawiedzie. Miałem tylu przyjaciół, którzy kpili ze mnie, wyśmiewali się, którzy wszyscy się ode mnie odwrócili i powiedzieli, z Ciebie już nic nie będzie. Ale Jezus wyciągnął do mnie rękę i powiedział, z Ciebie będzie coś cudownego. Z Ciebie będzie ta piękna, rozkwitająca roślina. Dlatego, że ja Cię kocham, ja Cię podleję, ja Cię napełnię. Słyszysz to dzisiaj? To mówi Bóg dzisiaj do każdego z nas na tym miejscu, do Twojego serca. Bóg Cię kocha. Bóg jest zainteresowany Twoim życiem. Bóg nie widzi tylko wraka, człowieka, ale Bóg widzi tą glinę, z której może ulepić przepiękną rzecz, przepiękne naczynie. Wiecie, nawet taki gliniany kubeczek, który może ma takie ostre kanty i ktoś powie, co to jest za kubek w ogóle? A Bóg powie, zobacz, to jest piękne naczynie, dlatego że ja do tego naczynia mogę nalać i ono nie przecieka. Takimi naczyniami tutaj dzisiaj jesteście. Takimi naczyniami jesteśmy w rękach Pana Boga. Wiecie, wczoraj akurat wracałem z podróży służbowej i leciałem samolotem. I kiedy przylatywałem do Warszawy, wiecie, widziałem po prostu miliony świateł. I widzicie, Duch Święty tak dotknął mojego serca i powiedział mi to dzisiaj. Powiedz to, kiedy będziesz tutaj dzisiaj. Mówił swoje świadectwo. Wiecie, jesteśmy jak te miliony świateł. Jesteśmy jak te gwiazdy na niebie, które zostały obiecane Abrahamowi. I to Bóg je poukładał dokładnie w tych różnych miejscach. I nawet jeżeli jesteś tą milionową gwiazdą, to Bóg widzi Ciebie. Dla Niego jesteś cenny. Dla Niego jesteś tą światłością, która ma rozświetlić światłość i dać innym światło. Chciałbym Wam przeczytać na zakończenie takie słowo z listu do Efezjan. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów, żyliście w nieuwikłani jak inni w obecnym wieku tego świata, służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy, targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak jak pozostali, jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. Ożywił nas wraz z Chrystusem. Wiecie, kiedy Jezus stał przed Piłatem i kiedy lud skandował, pomimo tego, że Piłat powiedział, ja nie widzę w nim winy. Wiecie, co się podniosła wrzawa i było słychać tylko, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Zło triumfowało, tak się przynajmniej wydawało pozornie. Wiecie, w tym duchowym świecie to myślę, że demony zacierały rączki i mówiły, tak, mamy go nareszcie. I ci ludzie, wiecie, tacy złością przepełnieni, ukrzyżuj go, kiedy wisiał na krzyżu i krzyczał, Eli, Eli, lama sabachtani, ojcze, mój ojcze, czemuś mnie opuścił? To wtedy właśnie spadała na niego kara za mój i twój grzech. Kiedy ojciec odwrócił swój wzrok, nie dlatego, że mu było tak ciężko patrzeć, ale dlatego, że po prostu ta kara jest tak ohydna, ten grzech jest tak ohydny, ten ciężar,
tego jest tak ohydny, że Bóg nie może na to patrzeć, dlatego że Bóg oddzielony jest od grzechu, od ciemności, od mroku, od zła. I dzisiaj chcę do ciebie powiedzieć, wyjdź z tego, wyjdź do światła, przyjdź do mnie, dlatego że Jezus zmartwychwstał, Jezus żyje. Jesteśmy dzisiaj dowodem tego, dlatego że tu były już świadectwa. Te pieśni, wiecie, jesteśmy pielgrzymami. To życie tutaj jest tak ulotne. Sam patrzę, wiecie, dzisiaj mam 35 lat, jestem młodym człowiekiem, ale wiecie, to tak przeleciało. Patrzę na moją córkę, która ma 7 lat. Wiecie, ostatnio pamiętam jeszcze, jak ją na rączkach nosiłem, takiego małego bobaska. Czas leci. Pytanie, jak wykorzystamy ten czas. Bóg ma dla ciebie wspaniałe rzeczy. I dzisiaj, nie jutro, dzisiaj jest ten czas, żebyś powiedział, Panie, jestem jaki jestem, ale chcę być Twój. Jestem jaki jestem, ale chcę Cię kochać, chcę Cię miłować, chcę Ciebie poznać, chcę odkryć to, jaki jesteś. Bóg jest dobry. Kochani, cieszę się, że was widzę po prostu. Wiecie, zawsze jak jestem w kościele, to wiecie, co mnie zachwyca podczas uwielbienia? Lubię się rozglądać po kościele i patrzeć na ludzi. Wiecie dlaczego? Bo widzę zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Bo widzę, jak ludzie wznoszą swoje ręce, zalani łzami, wyznają swoje grzechy, bo są i upadki w naszym życiu. Są tacy, którzy przychodzą pobici różnymi problemami, nie mają miłości w domu. Wiecie, ja miałem całe życie moje problem z miłością ojca, dlatego że mojego taty nie było. Był marynarzem. Ale kiedy poznałem Boga, który jest ojcem doskonałym, to on wypełnił tą lukę. I wiecie co, dzisiaj tak kocham swojego tatusia, nie tylko tego niebieskiego, ale też tego ziemskiego, że przychodzę do niego, przytulam go i mówię, tatuś, kocham cię. Wiecie, kiedy się już nawróciłem, to przestałem wszystko nienawidzić i mówić, że wszyscy są winni dookoła. Ale zobaczyłem, jak wiele ja zła wyrządziłem. Przyszedłem do mojego tatusia i powiedziałem, przepraszam cię za każde złe słowo, które wypowiedziałem. A dzisiaj jesteśmy wspaniałą rodziną. Dzisiaj cieszę się jego widokiem, moją mamą i tym, czego kiedyś mi brakowało. Jeżeli masz nieprzebaczenie w swoim sercu, przyjdź do Jezusa. To naprawdę nic nie kosztuje, on tu jest. A da ci przebaczenie. Jeżeli masz złość w swoim sercu, dlatego że nie doświadczyłeś może pewnych rzeczy, których powinieneś był doświadczyć, bo Bóg chce, żebyśmy jako dzieci doświadczali miłości, przyjdź do Jezusa. On wypełni tą lukę w twoim sercu i da ci taką miłość, takie po prostu hektolitry miłości, że już nigdy niczego ci nie będzie brakowało. Taki jest Bóg, taki jest Jezus. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie. Kochani, to jest coś cudownego. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia. Chcesz żyć? Wszystko jest przygotowe. Jezus dokonał wszystkiego. Droga, wąska droga czeka na ciebie. I dzisiaj Jezus zaprasza cię. Przyjdź do Niego. Halleluja. Amen.